Siema, z tej strony Kosiorski, jest dzisiaj ze mną Aniołek. Cześć wszystkim. Dzisiaj robimy samony na kolejnym Dokkan Festival. Po rocznicy dużo czasu nie minęło, a mamy chyba solidniejszy baner niż był poprzednio. I zaczynamy nie przedłużając. Pierwszy, jak widać, jest przecena. A, Aniołek niech to robi. Dobra. W ogóle pytam Kosiorskiego, co tu można wygrać, po czym ten zaczął mi wymieniać i mówi, nie, w zasadzie to wszystkie są dobre. Jest naprawdę solidny samon. Tak. No to super. I z jakiej okazji on jest? Bodajże 300 milionów pobrań, to jest na japońskim na globalnym serwerze. Mamy bardzo dobrą animację, która gwarantuje nam 3 SSR-ki, a no naprawdę każda z tych polecanych jest tak solidna, w ogóle no ona akurat nie, no chyba, że dostanie EZA, bo teraz by była idealna sytuacja na to. Nie czytałem jeszcze, czy coś się tam zmieni, mogliby coś takiego dać, ale wątpię, chociaż no przydałby mu się, ale ciemno jest, nie? To jest dobra karta, jednak nie potrzebujemy jej. Tak, myślę, że... Dwie? Tylko SSR-ki były? Chyba trzy. Tutaj patrz. A, tu, jest. No. I tam. Dobra, dalej. I tam. No. Słabe. Nie jest zły, ale już mi niepotrzebny. Okay. Dalej. Także przecenione. Pierwsze sumonki przecenione. I to pewnie tylko dotyczy pierwszych trzech, więc to na pewno polecam robić. Może Kosiorski rozjaśnisz tutaj wyświetlacz. No, może za chwilkę. To potem. Może za chwilkę. O, kolejna troszeczkę obiecująca animacja. No i wracając do tego, nowy Vegito, Goku i Vegeta jakby, Angel. No, jeszcze się nie przyglądałem, leć dalej. Nie przyglądałem tej karcie, ale wydaje się taka dosyć prosta z techniki działania, generalnie dobra. I fajnie, bo jest dobry lider. Jak to zrobić teraz? Chyba nie dam rady. O, tutaj chwila przerwy. Ja tutaj przy okazji dzięki za wsparcie. Tutaj wymienione są osoby, którzy mnie ogólnie zdonatowali, więc dzięki wielkie. I wracamy do samonowania. Proszę, Aniołku. Ale Kosiorski to zaplanował. I będą trzy, tak? Czy ile? Co trzy? Trzy kółeczka? Chyba tak. To jest dużo, bo... To jest no dużo, ale wydaje mi się, że warto. Mhm. Pewnie mało kto teraz ma kamieni, bo naprawdę była rocznica, na której warto było samonować. Teraz też jeszcze, no cóż, warto wyrzucić kamieni. No ogólnie taki okres, że raczej trzepią kasę strasznie z tej gry, bo no właśnie jest dużo postaci nowych, naprawdę solidnych, na które fajnie wydać kamienie, a kamieni no chociaż dają dużo, to no nie starcza, no. Słabo. No w zeszłym roku ja też w sumie dołączyłam mniej więcej w tym okresie właśnie, jak było 250 milionów pobrań czy coś takiego, więc no wtedy mi proponowałeś i w sumie dosyć szybko można było dużo rzeczy zdobyć. Mhm. No to w tym roku jest podobnie. Tak, no jakby ktoś teraz zaczął, to bardzo solidnie, szybko może dobrze wystartować. No bo po prostu ktoś, kto tam grał, wróci teraz, to też ma... W ogóle też był z dwa tygodnie temu, czy nawet teraz, to działa tak, że za taka ala celebracja, event, że za każdego, który tam wrócił... Dalej, jak coś będzie wow, to będę krzyczał. Za każdego gracza, który wrócił, to się tam kumulowało, nie wiem, do 150 tysięcy czy iluś. To były dodatkowe nagrody dla każdego gracza, więc jeżeli wróciliście do gry, dalej, to super, bo dzięki wam zawsze to kilka dodatkowych rzeczy wpadło. A jest do czego wracać, bo są nowe mechanizmy, są nowe te skill orby, levelowanie link skilli, co no, specjalnie się na tym nie skupiam, bo jak dla mnie to jest po prostu miły dodatek do obrażeń, ale nie będę tego aż tak harcił, farmił, tak jak niektórzy. Chociaż jeżeli chcecie, no to krótki tip, to link skille najlepiej farmić na jakimś zwykłym questie, story questach tych zwykłych, gdzie jest jak najwięcej walki, jak najwięcej przeciwników, po prostu trzeba walczyć dużo w trakcie mapy, ale słabe postacie. No bar. Ten też bardzo słaby. Niestety. Także dobry summon to też nie jest no, gwarantowana szansa, że coś wylosujemy.
ale warto próbować, bo tak jak mówię, chociażby jedna z tych wszystkich jest warta uwagi. W ogóle cztery do Cannes Festival LR-ki chyba nigdy jeszcze nie były. Zawsze dają maksymalnie dwie na jeden do Cannes Festival Samon, a tu cztery. Co prawda już jest dużo tych LR-ek dochodzi, więc no jest z czego wybierać, ale to i tak jest bardzo, ale to bardzo dobry krok do przodu. O! No właśnie. To jest bardzo dobry krok do przodu. Jest to LR-ka, którą mamy na... No mamy na jakiejś kopii, ale jest tak świetna, że fajnie, że jest kolejna. Także dobry samon, tak trzymaj. No, trochę już kamieni poszło, a jak na razie bieda była do tej pory. Tym bardziej, że te kamienie, już mówię, coraz... No, to się tak wydaje, że no dużo tam kamieni, czy nie dużo. Ostatnio naprawdę ich dużo dawali, więc to tak... Ale ciężko je ogólnie zbierać. Na co dzień to jest naprawdę ciężko. No co, ostatnio dawali też po jednym. Znaczy przez ostatni tydzień czy dwa, po jednym kamieniu, więc no, no, no co, no zarobisz na takie 150... Jest... No na razie jeszcze nie jest. Jest taki pośrodku. On z niego coś kiedyś może być na pewno dobrego. No takie... Takie o. Dawaj. I po tym zrobimy jeszcze raz całe kółeczko. I starczy na tym samonie. Oczywiście najlepiej by było, wiadomo, nową LR-kę trafić, chociaż Cela też bardzo poszukuję. No już był chyba na trzech banerach, na których tak dosyć grubo samonowałem i jeszcze nie wypadł, ale jeszcze. Ty to widzę, że same takie jakieś tutaj laseczki dropisz. Pulma. No niestety. Nie za ciekawe, ale dobrze, że jakieś są. Kosiarski, próbujesz? No, mogę spróbować. Ale coś czuję, że po tych samonach to przez tydzień nie zacznę grać. Znaczy, no nie zacznę, no nie ogarnę tego ekwipunku. Mogliby zwiększyć. Coś będzie dobrego. Nie ogarnę ekwipunku, bo tyle postaci dojdzie nowych. Ale no, zobaczymy. Jak obstawiasz, będzie LR-ka czy nie? No jak tyle jest, to raczej szanse masz dużo. Powodzenia. No. O, proszę bardzo. Jest i LR-ka, jest i druga. Ja nie wiem, czy ja nie mam na nim dwóch kopii, więc to już by był max, prawdopodobnie, ale może nie. Fajnie, fajnie. Nawet jeżeli by to już był max, to i tak lepsze to niż nic. Dużo lepsze. Bo co, SSR-ek się nie sprzedaje, legenda? Nie sprzedaje się, nawet jakbym miał nie, 10, no, to bym trzymał. Wiem. Akurat to jeszcze pamiętam z tej gry. No. Nawet jakbym miał za dużo kopii, to trzymam, bo nigdy nie wiadomo, co oni tutaj dodadzą nowego. No jasne, jasne. Legendarną to nie wiem, co by się musiało stać. Trzy SSR-ki będą. Pierwsza. No, a tamta? No, nie bardzo. Druga, no taka o. Znaczy, no niekoniecznie się przyda. I też niekoniecznie. Znaczy ona jest dobra, ale już nie na moim etapie. Jeżeli tam zaczynacie przygodę z SBR, to na pewno go potrzebujecie, bo on ma stuny, ma Xim Zetawaken. Jest świetną postacią teraz ja. Raz. Razem teraz. Ło. Trzy, cztery. Ale długo leciało. To nie może i też coś oznacza. Ale nie wiem. Albo mi się po prostu tak wydawało. W ogóle tego też baneru tych postaci dwóch nie zapowiedzieli. Znaczy zapowiedzieli, ale w ogóle daty nie dali. Dawno czegoś takiego nie było. I tak kompletnie znikąd. To nie jest nowa, ale to jest jedna z najlepszych legendarnych postaci. Także super, super aniołek. Jest okejka, trzy legendarne w nie wiem ile tam, 12 samonów. To super sprawa. No jak dla mnie, pomimo tego jakie dobre wyszły nowe LR-ki, to i tak to jest jedna z najlepszych i solidnie bym się tego trzymał dalej. Super.
Czyli wspólne są dobre samony. A z fioletowych coś masz? Jakąś drużynę? Bo chyba fioletowe to nie są za często używane. No, ja nie używam. W sumie bardziej w niebieskich szłam chyba je. O, proszę bardzo, co tu się dzieje? Znowu coś może być. 5 alerek. To była czwarta chyba. Czwarta? Dwie takie, no chyba trzy tak. Już były, no, dawaj. No, znaczy... Chyba czwarta tam to było. No, zobaczymy. No, ale to też nie jest... No, chyba nie będzie alerki, bo to była polecana, a ta animacja oznacza polecaną, nie że koniecznie alerkę. A ona jest okej, okay, potrzebuje niestety, teraz już potrzebowałaby Exim Zeta Waken, żeby była jeszcze lepsza, a i fajnie dlatego, że nowa LR-ka zastępuje go jako lider, bo on już troszeczkę odchodzi od swojego, ale i tak nadal go można używać. Nie przedłużając, to tyle w tym filmiku. Życzę wam powodzenia w samonach. Ja również. Cześć. Cześć.